Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o pewnym problemie. O pewnym problemie, który coraz częściej dotyka projekty informatyczne, a jest nim niestety troszeczkę, jeżeli można to tak nazwać, grzech zaniedbania. Tego, że bardzo wiele z naszych rzeczy, które robimy, bardzo często odkładamy na później. Jakość, tą ciężką, chwytną wartość odkładamy sobie w naszych projektach na jakąś taką ezoteryczną datę, jutro. Nazywam się Mateusz Harasymczuk. Na co dzień pomagam swoim kolegom w stworzeniu spójnego ekosystemu deweloperskiego, tworzeniu narzędzi, ale przede wszystkim w ułatwieniu tego ciężkiego rzemiosła, jakim jest software development. Dzisiaj chciałbym tutaj opowiedzieć Wam, tak jak właśnie przed chwilą wspomniałem, o jakości, o tej ciężko uchwytnej wartości w naszym oprogramowaniu. Dlaczego jesteśmy tutaj? Dlaczego po godzinach pracy, dlaczego w jakimś kinie w Warszawie na Pradze spotykamy się i dlaczego tutaj wszyscy siedzicie? IT to pasja. IT to... Działa. IT to pasja, to ogromna życiowa misja, to ogromna, wspaniała rzecz, to coś, co przyciągnęło mnie tutaj do Warszawy i siedzę tutaj już od soboty. Ja pochodzę z Poznania i po to, żeby dzielić się z Wami, a nie tylko z Wami, ale również z innymi osobami, swoją tym, co kocham, tym, co jest dla mnie ważne i tym osobom, które chcą mnie słuchać. Bo IT to nasza taka wewnętrzna jakaś rzecz. Kiedyś miałem takie powiedzenie, że informatyk to chyba jedyny taki zawód, w którym ludzie robią coś w pracy, programują, później wracają do domu, programują dalej, żeby się zrelaksować. Znalazłem później ten obrazek w internecie, który niezwykle dobrze pokazuje. Dochodzimy w którymś momencie nawet do tego, że zaczynamy śnić o kodzie i pierwsze co robimy rano, odpalamy komputer i coś tam robimy. Sam miałem taką okazję w swoim życiu, że udało mi się wyśnić w nocy hash, kolor heks, w heksach zapisany, kolor akurat taki, jak klient sobie zamówił. To był Bordeaux z domieszką słońca. Wyobraźcie sobie, jestem facetem i ciężko jest mi powiedzieć, co to jest Bordeaux, a co dopiero, co to jest Bordeaux z domieszką słońca. Zasnąłem, hash tam 94B2, coś takiego było i akurat ten, jeszcze tam było coś innego, ale akurat ten kolor jak najbardziej był tym, który mam. Bo IT to pasja, my naprawdę żyjemy tym. Siadamy w kinie, słuchamy, poświęcamy nasz czas. Tak samo, była GitKata w niedzielę. Kupa osób przyjechało tylko i wyłącznie po to, żeby podzielić się wiedzą, ale również słuchać o tym, dlaczego. Dlaczego my tam siedzimy, jak rozwijać swoje umiejętności, za które płacą nam w firmie. Ale w tym wypadku akurat byliśmy, bo chcemy się rozwijać. Bo informatyka to jest taki właśnie zawód, gdzie my się jak najbardziej stajemy osobami, które chcą, które cały czas jak najbardziej idą do przodu. Czasami stajemy przed takim problemem. Klienci nie chcą nam płacić za jakość. De facto, robiąc tą prezentację, myślałem o tym, żeby wkleić tutaj zdjęcie. Zdjęcie gościa, który robi sobie taką fotkę, selfie, tak? Tak to się nazywa. Dlaczego? Bo każdy z nas może podpisać się pod tym stwierdzeniem. Każdy z nas może się podpisać pod stwierdzeniem, że klienci nie chcą płacić nam za jakość. Każdy z nas może się usprawiedliwić tym, że oprogramowanie, które piszemy, jest gorszej jakości, jest niepozbawione testów, a czasami jest nawet zbugowane. Tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebowaliśmy wdrożyć je na jakąś konkretną godzinę, jakiegoś konkretnego dnia. I tylko i wyłącznie dlatego jesteśmy w stanie poświęcić część tych wartości. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Bo cała moja prezentacja będzie dotyczyła tego, że IT, że programowanie, to nasza pasja, to nie tylko jest wtedy, kiedy my chodzimy w pracy, kiedy piszemy oprogramowanie, kiedy wytwarzamy jakieś usługi w pracy. IT również zdarza się u nas w domu. Wtedy, kiedy jak najbardziej bawimy się na hackathonach, kiedy nasz pracodawca albo jakiś sponsor eventu dostarcza nam pizzę, browary, a my jesteśmy w stanie przez 24 godziny kodować bez przerwy. To jest właśnie to, co mnie i Was łączy właśnie tu, na tej sali. Jak najbardziej. I teraz jedno, czego nauczyłem się w pracy, to kiedy jesteśmy w stanie poświęcić wartość, poświęcić tą jakość naszego oprogramowania, to powoduje to jedną rzecz, a mianowicie problemy się piętrzą.
wtedy ten klocek, ten, na który zawsze czekamy, ten pionowy klocek, który nigdy nie mógł spaść wtedy, kiedy go potrzebowaliśmy, a spada wtedy, kiedy już nie możemy go nawet zmienić. Jesteśmy skazani czasami na projekty, w których będziemy pracować, w których będziemy rozwijać, ale przez to, że ktoś poświęcił kiedyś jakość kosztem dostarczenia funkcjonalności, kosztem szybszego wdrożenia na środowisko produkcyjne lub kosztem jakiegokolwiek innego usprawiedliwienia, będziemy później skazani na pracę w takim projekcie. Całe moje życie się troszeczkę odmieniło w zeszłym roku, kiedy we wrześniu zaprosiliśmy do firmy takiego pana, Uncle Boba. Kto zna Uncle Boba? Bardzo dużo osób. Osobiście. Kto zna osobiście Uncle Boba? A kto z nim piwo? A whisky? Okej. Spotkałem Uncle Boba. Miałem przyjemność być osobą, która zaprosiła go do nas do firmy, ale również miałem przyjemność być taką osobą, która przynieś, podaj, pozamiataj, tu może Uncle Bob będzie chciał jakąś kawkę, może trzeba go odprowadzić do hotelu. Dzięki temu, że spędziłem z gościem trochę czasu, miałem okazję z nim porozmawiać. Tak porozmawiać poza samym wykładem. Porozmawiać tak troszeczkę bardziej prywatnie. Dojść do tego, dlaczego ten facet po 40 kilku latach doświadczenia programistycznego jeździ po całym świecie i opowiada o jakości. Jeździ po całym świecie i stara się ludzi przekonać, że testy mają znaczenie. Że test-driven development to jest metoda jak najbardziej słuszna, metoda, która pozwala nam na poprawienie jakości naszego programowania. To jest coś, co daje nam efekty. I bardzo często wychodzimy z takiego założenia, po co ja mam kodzić te testy? Jak to wygląda? Dlaczego te testy muszę kodzić na początku? Dlaczego muszę je stworzyć zanim cały projekt, zanim w ogóle napiszę jakąś funkcjonalność? Problem pojawia się wtedy, że zaczynamy odchodzić od tego ducha. Bardzo często ja sam jestem programistą, więc wiem, jakie to jest ciężkie. Wiemy, kiedy to jest ciężkie, kiedy wisi nad nami deadline. Wisi nad nami na przykład dowiezienie na środowe spotkanie, na review, dowiezienie jakiejś funkcjonalności, pokazanie naszemu product ownerowi, że tak, że byliśmy w stanie tą całą naszą funkcjonalność dowieść. Jednym z takich najcięższych problemów, który się gdzieś tam pojawia, jest taka krzywa produktywności. Każdy nowy projekt zaczynamy z taką perspektywą na przyszłość, z taką wizją, że będziemy super mieli, tym razem zrobimy to porządnie. Tym razem nasz projekt będzie dobry, będzie dobrej jakości. Tym razem zrobimy to tak, jak powinno to być zrobione. Dochodzimy w którymś momencie do takiej sytuacji, gdzie przy nowym projekcie tworzenie feature'ów, tworzenie nowych funkcjonalności jest bardzo proste. To jest, przychodzi do nas product owner, a my mu ciach i na jutro mu przygotowujemy funkcjonalność. Sytuacja się następnego dnia powtarza, w następnym sprincie się powtarza i product owner zaczyna tworzyć sobie taką perspektywę. Skoro stworzenie funkcjonalności dla jego gościa zajęło mu 2 dni, to będzie mu to zawsze zajmowało 2 dni. A my poświęciliśmy właśnie to. Poświęciliśmy jakość kosztem szybkiego dostarczenia. Przyzwyczailiśmy ich do tego, że będziemy szybko dostarczać nasze oprogramowanie, nowe feature'y i... Halo? Będziemy szybciej dostarczać nasze feature'y. Dużo lepiej? Czy mam w ogóle mówić bez... Dużo lepiej. Okej. Że będziemy szybciej dostarczać nasze feature'y, nasze funkcjonalności i przyzwyczailiśmy ich do takiego tempa. I teraz to, co sobie product ownerzy robią, to sobie tak przeciągają tą linię, którą myśmy przed chwilą ustalili. Przeciągają sobie dalej, dalej i dalej. Tak jak na tym wykresie. A nasza produktywność coraz bardziej spada ze względu na to, że musimy na co dzień, musimy stykać się z tym kodem, który wprowadziliśmy pośpiesznie, do którego nie przyłożyliśmy wagi, bo potrzebowaliśmy poświęcić ten, jak najszybciej dostarczyć tą funkcjonalność. Poświęciliśmy testy, poświęciliśmy jakość, czytelność kodu, może zmienną jakąś nazwaliśmy ad hoc, nie wiem, foobar. Kto z was zrobił w swoim kodzie kiedykolwiek i to wdrożył gdzieś tam, zmienną fu? Reszta się nie chce przyznać po prostu. Oczywiście, że tak jest. Każdy to robi, każdy przez to przechodzi. Właśnie dlatego, że bardzo często poświęcamy jakość. Każdy z nas to robi i uwierzcie mi, ja też. Ale jestem na takiej misji, żeby postarać się to zmienić. Żeby postarać się razem z waszą pomocą, postarać się
wejść w nowy taki etap, kiedy będziemy profesjonalistami. I to jest w ogóle temat mojego całego wykładu. Żeby starać się udowodnić, że jakość ma znaczenie. Że to jest ogromnie ważna rzecz. Dobrze, się śmiejąc. Że to jest ogromnie ważna rzecz. Że ta jakość, która jest tak ciężko definiowalna, o której sobie za chwilę opowiemy, to jest coś, co tak naprawdę jest bardzo ważne. I teraz chciałbym wam powiedzieć, że tak my sobie powiedzieliśmy taki krótki wstęp, fajnie o tej jakości, że to jest super i każdy o tym mówi, teraz to jest taki w ogóle temat modny, tylko jak ją zmierzyć? Co to jest prawdziwa jakość? Przyszedł do mnie gościu kiedyś, jak pracowałem, jak rozpoczynałem pracę i on powiedział, że no on chciałby, żeby w naszej firmie, w tej głównej, w głównym projekcie, na pewno go kojarzycie, żeby tam było 17 tysięcy testów. Okej, 17 tysięcy testów. A czemu tak? No, słyszałem, że Jira tyle ma. Okay. Może być. Może Jira tyle mieć. Rozmawiałem z Atlassianem, Atlassian powiedział, że ma 10 tysięcy. Mniejsza o to, jaka to jest liczba. I wiecie co? Kolej zaczął dostawać testy. Zaczął dostawać tych testów coraz więcej. Wiecie co? Większość z nich była bez asercji. Większość z nich to były tylko puste funkcje, które zwiększały coverage kodu. Bardzo często menadżerowie mówią, ja chcę w swoim projekcie mieć coverage na poziomie 90%. I będziesz miał. Ja chcę mieć w swoim projekcie 17 tysięcy testów. Wiecie co? Będzie miał. Tylko o coś innego chodzi. Jak ciężko jest zmienić ciężko zmierzyć tą jakość. Jakość to jest niezwykle takie efemeryczne, nieuchwytne pojęcie. To jest to, że jak mamy dwa komputery, na jednym jest projekt A, na drugim jest projekt B, weźmiemy jakiegoś dewelopera i każemy mu usiąść trochę w tym kodzie, każemy mu, temu człowiekowi, pokodzić w tym projekcie i za tydzień go zapytamy, który on woli, to on wybierze ten z lepszą jakością. Ten, w którym mu się lepiej kodowało. No chyba, że jest masochistą, takich też widziałem. Powiem wam jedną rzecz, że to jest niezwykle ciężka i nieuchwytna wartość, do której musimy dążyć, o której musimy troszeczkę starać się ją poprawiać. To jest gdzieś tam u was, gdzieś tam w waszym wnętrzu. To jest ten wasz poczucie profesjonalizmu i takiej etyki w stosunku do kodu. Czy to, że nie mam czasu, czy to, że product owner już powoli woła mnie na zebranie, a jeszcze dokomitowuje ostatnie rzeczy. Testy to na razie nam w ogóle, ja bym chciał zdążyć na review, żeby w ogóle pokazać mu, że to się kompiluje. I to jest taki moment w tym kodowaniu, w którym zaczynamy coraz bardziej odpuszczać sobie. Zaczynamy pokazywać, że słuchajcie, mam w tej chwili, no nie zrobię, ale jutro nadrobię ten test. To jutro nigdy nie przechodzi. I to jest jeden z największych problemów. Ale istnieje kilka metodyk, kilka sposobów na poprawę takiej jakości, na tego nieuchwytnego pojęcia, tego, w jaki sposób to w ogóle zmierzyć. I takimi rzeczami jest na przykład test-driven development. To jest jedna z praktyk, to jest metodyka wytwarzania oprogramowania. Chyba panie panuje. Ale zapraszamy. To jest jedna z praktyk dobrego wytwarzania oprogramowania. To jest pisanie testów, ale bardzo często, jak spotykam się z różnymi ludźmi, jak opowiadam im o tych testach i jak siadamy do kodu, okazuje się, że tak, testy super, tylko oni nie potrafią ich napisać. Bardzo często siadamy do kodu i on zaczyna tutaj, no to przetestujmy bazę danych, nie? Czy ona w ogóle działa, tu przetestujmy coś tam. Nie. Jeżeli będziemy chcieli przetestować najprostszą funkcjonalność, przykładowa funkcja do, nie wiem, konwersji mil morskich na kilometry, tak? Razy 1,852. Piszemy trzy testy, corner case'y. Dla jedynki przyzwraca 1,852, dla zera przyzwraca 0 i dla minus jedynki przyzwraca minus 1,852. A później dopiero piszemy funkcję, która będzie w jak najprostszy sposób nam to robiła. I testy to nie tylko jakieś ciężkie takie zestawy, tysiące metod, które testują, sprawdzają, czy model jest ok, czy kontroler zwraca odpowiednie, czy kontroler zwraca odpowiednie akcje, czy widok tu się generuje, czy tam jakiś button nie jest przetestowany. Zacznijmy od samego początku, od naszych korowych funkcjonalności.
czy user, który się zaloguje, ma na imię Janek, czy nazwisko jego to jest Kowalski. I tak po jakimś czasie zaczynamy nabudowywać coraz więcej funkcjonalności, które będą przetestowane. Coraz więcej funkcjonalności, które po jakimś czasie będą dawały nam gwarancję, że ten etap, który my robimy, ten kod, w którym my robimy, jest poprawny. Kod Allegro ma 3,6 miliona linii kodu. Wiecie, ile to jest? To jest taka liczba, którą sobie tutaj powiedziałem, tyle akurat ma, bo zmierzyłem niedawno. Jeżeli się wydrukuje to na kartkach A4, 28 linijek na kartce się mieści, to 100 z tych kartek sięgałby 11 metrów. Mam słabą linijkę w oczach. Nie wiem, ile tu jest. Może to jest 11 metrów. Może to jest trzecie piętro. Taki jest to z karty. Rozumiecie? To jest wszystko w głowach deweloperów. To jest wszystko w głowach programistów. I teraz, w jaki sposób my uzyskamy pewność, że edytując kod na tym poziomie, gdzieś tam wysoko, to się nie zepsuje. Gdzieś tam wysoko jedna z tych kartek nie spadnie. Widzicie sobie? Nie, nie, bo my też powinniśmy. Okay. I tak gratulacje właśnie, że tyle wytrzymaliście. Dziękuję. Istnieje coś takiego jak code review. Code review to jest taki proces, gdzie kilka osób może sobie usiąść i razem poopowiadać o tym, razem sprawdzić i razem podzielić tą pasją. No przecież kurde, no jesteśmy, właśnie dlatego tutaj jesteśmy i to my siadamy sobie przy piwku. Code review może być robione przy piwku. Dlaczego nie? Code review może być robione post albo przed jakimś commitem. Przed lub po. Może być coś takiego, co się nazywa pull request. To jest rozwinięcie, które powstało właśnie ze względu na projekty open source'owe, które gdzieś tam przestały mieć możliwość spotykania się. Ponieważ ludzie kontrybuowali z różnych części świata. Nie mogli się spotkać fizycznie, postanowili nie blokować sobie tworzenia nowych funkcjonalności i stworzyć mechanizm, który pozwoli im opowiadać sobie o kodzie, poprawiać się, uczyć się wzajemnie tego kodu. I dzięki właśnie pull requestom ludzie mają możliwość śledzenia. To jest nic innego jak branch gdzieś w Gicie czy w jakimś systemie rozproszonej kontroli wersji. I to jest taki system, który pozwala nam na opisywanie poszczególnych funkcjonalności. Ale to, co najważniejsze, pull requesty pozwalają na aktualizację tego kodu gdzieś tam z boku i dopisywanie do tej całej naszej listy i śledzenie tych wszystkich zmian. Jeżeli już będziemy mieli taki zestaw testów, który przynajmniej zaczyna coś nam przypominać, coś, co pozwoli nam w jakiś prosty sposób dostać feedback, czy nie zepsuliśmy czegoś naszymi zmianami, czy w tym 11-metrowym stosie, tym ogromnych stosie kartek, wyciągnięcie jednej, skreślenie losowego wyrazu i wrzucenie jej z powrotem w to samo miejsce tego stosu nie spowoduje zniszczenia całej reszty, albo gdzieś tam daleko, wysoko jakiejś funkcjonalności. To pair programming. Bardzo ciekawa metoda. Słuchajcie, miałem taką sytuację, poszedłem sobie do bossa, boss mi powiedział, nauczę cię pair programmingu, pokażę ci, na czym to polega. Usiadłem sobie ze swoim szefem, otworzyliśmy sobie piwko, zaczęliśmy sobie kodzić. I teraz tak, on kodził, ja byłem z boku, ja się pytałem, dlaczego on to robi, dlaczego, co i jak. No wiadomo, na piwku się nigdy nie kończy, dzisiaj też pewnie się nie skończy. No więc za chwilę sobie wyciągnęliśmy trochę cięższą artylerię. I wiecie co? Powiedzieliśmy tak, nie zakomitujemy żadnego kodu, który nie będzie miał testów. Pierwsze założenie. To akurat jesteśmy w stanie zapamiętać. Drugie założenie to, że ten kod, który już mieliśmy, to nie był jakiś produkcyjny, to był jakiś tam projekt gdzieś tam open source'owy, który robiliśmy. Kod już miał jakieś pokrycie. I poprzez odpalenie F8, nieważne w jakim stanie byliśmy, mieliśmy pewność, że może ten kod nie robi nic super odkrywczego, ale przede wszystkim nie psuje całej reszty. Dzięki temu, że mieliśmy zestaw testów, dzięki temu, że byliśmy w stanie szybko dostać informację, czy coś zepsuliśmy, czy nie, ten nasz projekt programik, który zamienił się w małą imprezkę, potem jak wpadł jeszcze kumpel, jeden, zamienił się naprawdę w coś bardzo fajnego. Pisaliśmy software, bawiliśmy się, piliśmy sobie piwko, bawiliśmy się, ale przede wszystkim utrzymywaliśmy cały czas wysoką jakość. Jakość taką, że to nasze oprogramowanie było, mieliśmy pewność, że ono działa.
Może nie wnosi nic super do tematu. Może funkcjonalnie nie było jakoś tam do przodu, ale na pewno nie zepsuło. I to jest to, na co pozwalają testy. A jeżeli już będziemy mieli zestaw testów, który już będzie nam działał w jakiś sposób, to dlaczego tego nie zrobić automatycznie? Że po każdym commicie te testy nam będą się odpalały i będziemy dostawali natychmiast feedback w ciągu kilkudziesięciu sekund, że nasz kod coś robi, coś zepsuł tam gdzieś dalej. I że powinniśmy wycofać i że powinniśmy to zmienić. A może wręcz przeciwnie, nie powinniśmy w ogóle scalić naszego kodu z branchem produkcyjnym albo z branchem w ogóle jakimś preprodukcyjnym, release'owym. Może właśnie powinniśmy przejrzeć i albo zmienić testy, bo pamiętajcie, że zestawy testowe też trzeba utrzymywać. Kiedyś brałem udział w Marka Oderskiego, to jest ten gościu od Skali, on miał na Coursera taki kurs. I robiłem te kursy i zrobiłem sobie przede wszystkim, stwierdziłem, że to będzie TDD, to będzie prawdziwe TDD, jak będę rozwiązywał to. Ściągnąłem sobie jego zestaw testowy, rozwinąłem jego testy, dodałem kilkanaście swoich i zacząłem kodzić funkcjonalności. Pierwsze zadanie przechodzi, drugie zadanie przechodzi, trzecie nie przechodzi. Dzień, chodzę i mówię, ciągle te testy się wykrzaczają, ciągle się wykrzaczają, ciągle się wykrzaczają. Następnego dnia, po przespaniu nocy, oczywiście nie przyśniło mi się rozwiązanie, po prostu podszedłem do tego ze świeżym umysłem, okazało się, że miałem błąd w testach. Że testy też mogą czasami zawierać jakieś funkcjonalności, które należy refaktorować, które należy utrzymywać. Swoją drogą, wiecie dlaczego testy są fajne? Dlatego, że jak wygląda w ogóle idealna dokumentacja? Czym by, jeżeli odpalacie, jeżeli kodzicie, to bardzo często wchodzicie na Stack Overflowa, ale czy czytacie, co tam jest w tych postach, czy od razu przechodzicie do tego kodu, który jest tam napisany? Jak to mniej więcej wygląda? Ja przechodzę, skroluję do rozwiązania tego, co jest zaznaczone na zielono, że to jest rozwiązane, wołtuję, że jest OK, kopiuję kod i wklejam i działa. Tak się kodzi w XXI wieku. Stack Overflow i on rozwiązuje połowę twoich problemów. Nie ma co wymyślać koła na nowo, tak? Nie chodzi o, znowu, katowanie się. Fajnie jest wymyślić coś, ale jeżeli da się to szybciej i przejść do ważniejszych etapów. I słuchajcie, testy to jest nic innego, jak właśnie to przeskrolowanie do kodu, który pokazuje wam, jak wywołać funkcję. Który pokazuje wam, że jeżeli ta funkcja wywołana z parametrem 0, to ona zwróci taki wynik. Jeżeli ta funkcja wywołana z parametrem stringa, to ona zwróci taki wynik. Kody testy dokumentują całe nasze API. Testy pokazują nam. Testy są najlepszą dokumentacją, bo przede wszystkim zawsze są spójną. Bo jeżeli kod pójdzie w inną stronę, to testy muszą pójść za nimi. Jeżeli testy nie pójdą, to kod się nie wykona i nie przejdzie dalej. I dzięki takiemu pewnemu zestawowi testów będziemy w stanie jak najpóźniej ten proces naszego Continuous Integration rozwinąć w Continuous Delivery, czyli merge'owanie i bycie production ready, czyli to już product owner decyduje o tym, czy kod wdrażamy, czy nie. Myśmy już go zmerdżowali i to już jest wartość biznesowa, to już jest decyzja biznesowa o tym, czy ten kod ma lecieć na środowisko produkcyjne, czy nie. No i święty graal release managera. Continuous deployment. I continuous deployment. Słuchajcie, GitHub ma około 40 release'ów dziennie. 40 release'ów kodu, bo u nich każdy commit tam, który się merdżuje do branch'a production, leci na środowisko produkcyjne. Najpierw na jakieś tam serwery, a później na całą resztę. Jest taki fajny wykład Zaha Holmana, How GitHub uses GitHub to build GitHub. To nie jest o GitHubie, to jest o tym sposób, mimo że nazwa mówi, zresztą Zach sobie na początku też żartuje. To jest o całym procesie, jak oni wytwarzają ten kod. To jest o całym procesie, jak oni dochodzili do tego, że ich komity są na tyle pewne, że można je merge'ować na środowisku, że można je wdrażać. Zach też sobie zażartował, że on uprawia coś takiego, co się nazywa Twitter Driven Development. Wdrażają na połowę serwerów i nasłuchują na Twitterze, jeżeli ludzie nie narzekają, że coś padło na GitHubie, to wdrażają na drugą połowę serwerów. Można, da się. Bardzo często wytwarzanie oprogramowania i poprawianie tej jakości kodu, tej nieuchwytnej wartości, to również... Tutaj widzę, że dziewczyny jeszcze dłużej wyczyną. Ale bardzo mi miło. Poprawianie... Ty też idę? Okej. Poprawianie tej jakości nieuchwytnego parametru, jaką jest jakość kodu, to również zestaw praktyk takich jak Scrum, takich jak metodyki Agile, Extreme Programming, takie jak właśnie
staranie się nastawienia na komunikację. To jest komunikacja i interakcje między ludźmi. Ludzie i ich interakcje ponad procesy i narzędzia. To owszem, cenimy procesy i narzędzia, to co jest po prawej stronie, waszej lewej. Ale przede wszystkim nastajemy na to pierwsze, na ludzie i ich interakcje. To w jaki sposób ludzie ze sobą się komunikują, to w jaki sposób ludzie ze sobą wytwarzają oprogramowanie. Skończyły się czasy, kiedy jeden kozak siedział po nocy i pisał nie wiadomo jakie wielkie programy, jakie wielkie aplikacje, funkcje itd. W XXI wieku jedyne co się liczy, to się liczy zespół. I to w jaki sposób cały zespół wytwarza oprogramowanie. Owszem, w małych firmach może być tak, że są kozacy, którzy robią więcej roboty niż inni. Że są kozacy, którzy są w stanie utrzymać całe projekty. I myślę, że przy oprogramowaniu mobilnym wiele z apek jest w stanie być stworzone przez poszczególnych ludzi. Ale pomyślcie sobie o tych największych tytułach. Czy Angry Birds byłoby Angry Birdsami, gdyby stworzył to jeden koleś? Gdyby tylko jeden koleś wpadł na taki pomysł. Owszem, jest taka możliwość. Ale jakże wielce zwiększamy swoje prawdopodobieństwo sukcesu, kiedy będziemy pracować razem. Kiedy będziemy mieli jakiś wspólny development. Bardzo często okazuje się, że doszliśmy już do takiego syfu w naszym projekcie, że konieczne jest stworzenie wersji 2.0. No nie ma możliwości, musimy tak i wtedy wszyscy deweloperzy mówią, kurde, 2.0 będzie, teraz zrobimy to porządnie. I w jaki sposób? Wersja 1.0 jest już na produkcji, tam 1.17, bo ona już troszeczkę poszła. Tych release patchy już było trochę. Przychodzi ten gościu i mówi, dobra, robimy 2.0, zapisujemy to w cholerę wszystko. Nie? I okej, okay, nie ma sprawy. I deweloperzy się bardzo cieszą, tylko problem jest taki, że trzeba dostarczyć te same wartości naszym ludziom. Te same wartości, które dotychczas oni, te same funkcjonalności, nie możemy im zabrać. No słuchajcie, to jest wersja 2.0, nie? My nie ma połowy rzeczy, ale nam się będzie chodzić lepiej. My będziemy dwa razy szybciej wam dostarczać feature'y, ale wycinamy wam czata z Facebooka, wycinamy wam walla z Facebooka, w sumie nie można się dzielić zdjęciami, ale to jest wersja 2.0 Facebooka, nie? Fajnie, nie ma sprawy, tylko to się nie sprzeda. Jeżeli chcemy zrobić drugą wersję naszego oprogramowania, to bardzo często dochodzimy do wniosku, że musimy kopiować funkcjonalności z pierwszej. Że musimy sobie pobierać te rzeczy i ja sam byłem w takim projekcie, sam robiłem taki projekt i sam wpadłem na to, że wersja 1.0 fajnie, nie? I ona tam gdzieś już poszła, to oni mi ciągle do mnie dzwonili, weź dorób jakieś tam statystyki, jakieś grafy, jakieś raporty, coś tam robiłem, ale na boku godziłem sobie wersję 2.0. W którymś momencie straciłem kompatybilność pomiędzy jedną i drugą wersją i ciągle musiałem utrzymać jedynkę i nie było czasu już na dwójkę. I w którymś momencie po półtora roku doszedłem do wniosku, cholera, zmarnowałem bardzo dużo czasu. Że zmarnowałem bardzo dużo czasu na utrzymywanie drugiej wersji i musiałem ją całkowicie porzucić. Znaczy gdzieś tam jest w jakimś branchu, nie wiadomo, może gdzieś tam w jakimś backupie. Mi się zatrzymała, ale dalej musiałem wrócić do wersji 1.0. I w jaki sposób można dojść do tego momentu, że ta wersja 1.0 zyska na wartości, znowu odżyje. I to jest właśnie dzięki stałym poprawianiu jakości. Angry Bob miał takie fajne motto, to jest Boy Scout Rules, czyli reguła harcerzy, można to tak nazwać. Jeżeli jedziesz na jakiś obóz, to zostaw go czystszym niż jak przyjechałeś. I dokładnie to jest rozwiązanie na poprawienie jakości naszego kodu. To jest po prostu za każdym razem, kiedy checkoutujemy kod, kiedy robimy pulla w Gicie lub tam SVN Update'a, czy jakie systemy kontroli wersji korzystacie, to dopiszmy jeden test więcej do tego, co już jest. I po roku, jeżeli każdy z naszego zespołu będzie cały czas to samo robił, to po roku zyskamy bardzo duże pokrycie, a dzięki temu nie będziemy bali się eksperymentów, nie będziemy bali się tworzenia nowych refaktorowania. Będziemy w tym stosie 11 metrów tego kodu, będziemy w stanie zrobić, tam, nie pamiętam jak jest w IntelliJ-u, tam refaktor, w każdym razie klikamy F6, tak? Shift F6 czy coś takiego, klikamy rename, słuchajcie, klikam zmień mi nazwę tego obiektu czy tamtej klasy na coś innego i mam pewność po kliknięciu testów odpalenia, mam pewność, że nic nie zepsułem w całym tym stosie tego kodu.
Tego kodu jego przybędzie. Jego będzie tylko coraz więcej. Z każdą kolejną promocją świąteczną, z każdym kolejnym wejściem konkurenta na rynek, jego będzie coraz więcej. I my musimy się przed tym zabezpieczyć. Przede wszystkim uważam, że bardzo dużo osób, znaczy tak z doświadczenia widzę, że bardzo dużo osób nie przykłada wagi przede wszystkim do projektów, które robią dla zabawy. To jest część nazwy tego wykładu. Always be responsible for any code you write, even for fun, no exception. Wiecie dlaczego tak to nazwałem? Mieliśmy kiedyś taki hackathon u nas w firmie. Nasza firma przechodzi w tej chwili z PHP, który z monolitycznej aplikacji, w architekturę SOA, której usługi będą tworzone w Javie. Mieliśmy nie lata problem nauczenia 100 ilość programistów nowego języka, ale żeby to uprzyjemnić im, żeby pozwolić im jak najszybciej zmienić się, przystosować do nowego języka, nauczyć się, a przynajmniej chwycić na tyle, żeby mogli dalej się uczyć, postanowiliśmy, że zrobią hackathon. I słuchajcie, podczas tego hackathonu wytworzyli oprogramowanie. Bardzo fajne. I o to właśnie nam chodziło, żeby oni się bawili, uczyli się nowych technologii, nowego języka. Ale kiedy podłączyliśmy te projekty do Sonara, okazało się, że to oprogramowanie pozostawiało dużo do życzenia. Mój szef wpadł na wspaniały pomysł. Weźmy każdy violation z Sonara. Sonar to jest takie narzędzie do statycznej analizy kodu. Pokazuję wam, gdzie robicie jakieś błędy. I teraz podłączyliśmy to do Sonara, mój szef wpadł na fajny pomysł. Brał każdy violation z Sonara i robił blog post. Tak wygląda kod, który został napisany. Bez wskazywania, który zespół, bez wskazywania, która osoba i tak dalej. Bo to nie odchodzi. Tylko pokazujemy kod zły, pokazujemy kod dobry. Tłumaczymy, dlaczego to ma znaczenie, dlaczego ta funkcja powinna tak wyglądać, a nie inaczej. Opisujemy dzielnie. I mój szef podjął bardzo fajne wyzwanie. Gościu przez 2 miesiące, co 2 dni wysyła blog posta. Aż w końcu się ktoś wkurzył i powiedział mu, dlaczego ty nas tak katujesz tymi blog postami? Przecież to było wydarzenie tylko dla zabawy. Wiesz co? On sobie tak pomyślał. Wezmę jego kod. Wrzucę do produkcyjne, wrzucę do Sonara, jeżeli tam są te same violation, smacę, lecisz. Chcesz? Nie. Właśnie dlatego, że ludzie, kiedy się bawią, najlepiej się uczą. Problem jest w tym, że wtedy nie przykładają wagi do jakości, a później te same utarte schematy przenoszą na środowisko produkcyjne. Później ten kod, który się nauczyli właśnie się bawiąc, jedząc pizzę, pijąc sobie piwko na hackathonowej atmosferze, już nie chodzi o to, że oni kopiują ten kod. Bo może i nie kopiują, ale uczą się schematu, uczą się tego, jak się wytwarza oprogramowanie, całego procesu, jak się tym wszystkim robi. I bardzo często odpychają sobie testy. Ja testy zachodzę na później, zostawiam sobie na później. To jest tak zwana prokrastynacja, czyli odskładanie sobie ciężkich rzeczy na mityczne jutro, które nigdy nie nadchodzi. Uważam, że można zrobić to, żeby czyli pisanie testów, pisanie, zwiększanie jakości, dbanie, podpięcie tego naszego projektu do Sonara, zobaczenie, co tam jest nie tak, zwiększenie tego, wdrożenie procesu Continuous Integration, może zabawa w pair programming. Spróbujcie przekonać menadżerów, że jak dwóch kolesi nie mogło zrobić tego feature'a, to jak oni usiądą przy jednym kompie i będą razem robić, to będzie im lepiej, łatwiej. To jest niezwykle ciężkie zadanie, które to wy musicie zrobić. To wy musicie przekonać swoich, jeżeli macie szefów, swoich szefów, że to jak najbardziej wpłynie na zwrot z inwestycji, bo to jest jak najbardziej inwestycja. Możemy zrobić i możemy dostarczać więcej, niż od nas zawsze oczekują. Znacie? To widział ten winien ma, to takie księgowe zawsze robią takie rozliczenia, no, słupki, winien ma i za każdym razem sobie to robią. Kto coś takiego widział? Okej, kilka osób. Księgowy za każdym razem, kiedy przychodzi coś do firmy, albo kiedy trzeba coś wydać, wpisują. Z jednej strony, że na przykład kupiliśmy jakiś sprzęt. A już koniec, tak? Nie, nie. Okej, jeszcze chwila. Księgowe, akurat sobie mniej więcej skończę. Księgowe, jeżeli przychodzi jakiś nowy sprzęt do firmy, to wpisują, że firma się zgłosiła na przykład o sprzęt o wartości 50 tysięcy, ale firma też zapłaciła za ten sprzęt. I wtedy, kiedy im się to wszystko zsumuje, dają zero. Słuchajcie, przychodzi, bo my, jako deweloperzy, mówimy sobie, przychodzi nam z product owner i mówi, że on chce mieć na
w środę, bo w środę mamy review i on chce mieć na środę ten kod. Jakby przyszedł CFO firmy do księgowej i on powiedział, że chce mieć natychmiast ten raport, to księgowa i tak by zrobiła te testy. I tak by napisała i zrobiła to w taki sposób. Ona jest zmuszona, zobligowana przez, przez prawo do zrobienia czegoś takiego. My nie. I my zasłaniamy się tym, że nie mamy czasu. Ona się tym nie może zasłaniać. Dlaczego ona może to zrobić, a my nie? Dlaczego? Czym jest to inne? Kiedyś dojdzie do jakiejś takiej tragedii i będzie wskażą na programistów. I programiści nie będą mieli się czym wyprzeć, bo nie będą mieli podkładki. Że oni przyłożyli wszelką swoją umiejętność, samą, wszystko co tylko się dało do tego, żeby zapobiec tej tragedii. Bo jak robimy jakieś oprogramowanie, jeżeli jesteśmy pasjonatami, jeżeli coś kochamy, powinniśmy być perfekcjonistami. Powinniśmy być osobami, które jak najbardziej są zaangażowane w to, co robią. Bez żadnej pomyłki, bez żadnej najmniejszej skazy na tym, co robimy. To jest tak jak ja tutaj, który uwielbia robić przemówienia publiczne, wyszedłbym z niedokończoną prezentacją. Albo z jakimś błędem na prezentacji. Albo z jakimś błędem na prezentacji. Bo odpowiedzcie sobie na jedno super ważne pytanie. Macie dzieciaka w samolocie. I w tym samolocie jest oprogramowanie, które wyście napisali w taki sposób, jak piszecie teraz oprogramowanie w pracy. Nie by się spodziewali. W taki sam sposób, przykładając taką samą uwagę. Zresztą powiedzmy, że to oprogramowanie, które piszecie w pracy, jest na pokładzie tego samolotu. Czy pozwalacie swojemu dziecku nim polecieć? Tak. Bardzo dobrze. I to jest poprawna odpowiedź. To jest poprawna odpowiedź prawdziwego profesjonalisty. Bardzo często słyszę taki jęk zawodu, coś takiego. Bo bądźmy profesjonalistami. I od tego nie ma wyjątku. Dziękuję bardzo.